Naturalnej wielkości figura lisa, która niedawno trafiła do zbiorów w Zamku Królewskiego na Wawelu, jest prawdopodobnie w tej chwili jednym z najcenniejszych obiektów w naszych zbiorach. Najcenniejszych właściwie w każdym tego słowa znaczeniu, bo oczywiście jest to przede wszystkim doskonała, absolutnie idealna rzeźba, naturalistycznie opracowana, świetnie wykończona, zachwycająca swoją urodą. Chyba jeszcze ważniejsze dla nas jest jej znaczenie historyczne, cała otoczka, która wiąże się z powstaniem tego obiektu. Co wiemy? Właściwie wiemy o rzeźbie prawie wszystko. Wiemy, że w październiku 1732 roku Johann Gottlieb Kirchner, zatrudniony w manufakturze miśnieńskiej rzeźbiarz, odnotował w swoim dzienniku pracy przygotowanie rzeźby, jak on to napisał, lisa z martwą kurą w pysku naturalnej wielkości. I to jest pierwsza wzmianka archiwalna o lisie. Już miesiąc później do Pałacu Japońskiego zamówiono 4 takie figury. Na początku kolejnego roku znowu poszły kolejne zamówienia na kolejne figury przedstawiające lisa z martwą kurą. Nasz lis jest jednym z tych wyrobów. Nie zidentyfikujemy którym z nich, więc nie zadatujemy go już dokładnie co do miesiąca. Natomiast na pewno jest to koniec 32, początek 33 roku. Wracając do jego doskonałości artystycznej. Gottlieb Kirchner znany był z tego, że swoje przedstawienia bardzo mocno antropomorfizował. I o ile mamy tutaj przedstawienie dzikiego, drapieżnego zwierzęcia, to jak spojrzymy na mordkę tego lisa, on ma taką minę zawstydzonego pieska, zawstydzonego, karconego. To nie jest dziki lis prosto z lasu, tylko właśnie już taki przetworzony, być może według jakiejś grafiki, tego nie udało się ustalić, ale już w kierunku takiego bardziej myślącego stworzenia. Zwraca uwagę znakomite modelowanie futra, znakomite oddanie silnych, mocnych, drapieżnych łap. Właściwie z każdej strony ten obiekt jest dla nas zachwycający. Ale jak mówiłam, nie w tym tkwi największa wartość dla Zamku Królewskiego na Wawelu. Otóż lis jest jednym z zamówień królewskich, które miały uświetniać hol wejściowy do Pałacu Japońskiego. Pałac Japoński, jeszcze wtedy zwany Pałacem Holenderskim, został zakupiony przez króla Augusta II w 1717 roku. Jako taki pałac reprezentacyjny po drugiej stronie Elby w stosunku do rezydencji królewskiej. Około 1720 roku w głowie króla, który w czasie swoich podróży młodzieńczych po Europie zachwycił się pałacami, czy też właściwie gabinetami porcelanowymi posiadanymi przez innych władców współczesnych, postanowił mieć swój pałac porcelanowy. Ostatecznie w latach 20. król decyduje, że będzie zbierał porcelanę i dekorował nią najbliższy rezydencji królewskiej położony w Dreźnie Pałac Japoński i poświęci go właśnie na taką świątynię porcelany, który będzie w zasadzie czysto reprezentacyjnym budynkiem. Wiemy, że w 1719 w Pałacu Japońskim odbywały się jeszcze uroczystości związane z ślubem młodego królewicza. Zachowały się grafiki przedstawiające uczty, które się tam odbywały. Natomiast już po 20 roku zaczyna pracować i to wiemy, znowu mamy zachowane bardzo piękne, właśnie takie bardzo prymitywne rysunki króla, który rysował swoim architektom, jak życzy sobie rozmieszczać porcelanę w budynku tego pałacu. Wiemy, że gdzieś w połowie lat 20. król posiada już ponad 20 tysięcy porcelany dalekowschodniej i jego kolekcja porcelany miśnieńskiej zaczyna jej dorównywać ilością. Wtedy powstaje pomysł, żeby parterowe pomieszczenia Pałacu Japońskiego urządzić porcelaną dalekowschodnią, natomiast porcelanę miśnieńską, tą bliższą królewskiego serca, postanowiono pokazywać na pierwszym piętrze pałacu, tym najbardziej reprezentacyjnej części. I pod koniec lat 20., około 1730 roku, krystalizują się już projekty. One są rysowane przez Mateusza Daniela Popelmana oraz Zachariasza Longelune, dwóch królewskich architektów, którzy przygotowują takie dokładne rozrysy kolejnych ścian, na których umieszczają konsolki, które miały być rzeźbione, złocone, przygotowane do umieszczania porcelany. Na początku lat 30.
król zamawia 35, ponad 35 tysięcy przedmiotów porcelanowych w swojej manufakturze do dekoracji Pałacu Japońskiego. W tym zamówieniu znajduje się 296 kwadrupedes, jak to zostało określone, czyli w zasadzie możemy tłumaczyć jako ssaków, i 292 sztuki ptaków, które zgodnie z wolą króla miały być naturalnej wielkości i miały być malowane w naturalnych kolorach. O ile naturalnej wielkości wydawało się być wykonalne, już w czasie prac okazało się, że kolory niestety są niewykonalne. Wola króla oczywiście musiała zostać spełniona. Problem pojawił się w momencie, kiedy przystąpiono do realizacji. Zatrudnieni przy projekcie rzeźbiarze zaczęli wykonywać modele i zaczęto próbować to wykonywać w miśni. Otóż okazało się, że współczesne ciasto, czyli ten materiał, z którego wykonywano, nie bardzo nadaje się do wykonywania tak dużych form. Ono się zapadało, pękało w czasie wypału. Pracę przy tym projekcie zaczęto od eksperymentów nad ciastem. Dopracowano ciasto, przypominam, figury są składane z kilkunastu pomniejszych form, wyciskanych w formie, składane, suszone. Suszenie tych dużych figur to było 6 do 8 tygodni. Już w tym momencie zaczynały one pękać. W momencie, kiedy trafiały na pierwszy wypał do pieca, jakieś 800-900 stopni, zaczynały się problemy. Właściwie połowa rzeczy wkładanych do pieca wychodziła pęknięta, zniszczona, w zasadzie nadająca się wyłącznie do wyrzucenia. A to była dopiero połowa pracy, ponieważ drugi wypał, już ten ze szkliwem, to 1400 stopni, kiedy już w ogóle tracono kolejną połowę zamówień. Stąd między innymi zachowane archiwalia mówią o zamawianiu kilkunastu zwierzątek. Do dziś zachowało się ich parę sztuk. Także to rzeczywiście były ogromne problemy technologiczne. Mamy bardzo piękny opis, jak dokonywano szkliwienia tych figur, no bo generalnie szkliwienie to było zanurzanie po prostu w kadzi ze szkliwem. Trudno takie 40-kilogramowe zwierzę jak słoń zanurzyć w kadzi ze szkliwem. W związku z czym ustawiano je na specjalnych konstrukcjach i polewano z góry wiaderkami. I w tej chwili, jeżeli obejrzymy te figurki, to one bardzo często są w niektórych miejscach niedoszkliwione. No po prostu nie dało się dolać szkliwa w niektórych fragmentach. I to są te, które w ogóle przetrwały w piecu, bo te, które miały większe pęknięcia, przepadły. Ostatecznie do dzisiaj zachowało się 6 sztuk XVIII-wiecznych lisów, wszystkich związanych z Pałacem Japońskim, ponieważ król w zasadzie zabronił wykonywania tych dużych zwierząt na jakiekolwiek inne zlecenia. Dwie są do dzisiaj przechowywane w porcelan Zamlungu. Jedna jest w prywatnej kolekcji w Longlat, to jest kolekcja markizów Bath w Wielkiej Brytanii. Z tej samej kolekcji został jeden lis sprzedany do Los Angeles, do Muzeum Getty'ego. Jeden został w XIX wieku sprzedany na aukcji i on trafił w nieznane do dziś, tak naprawdę okryte tajemnicą, ręce prywatnego kolekcjonera, natomiast jest prezentowany w Germanisches Nationalmuseum w Norymberdze. No i ostatni z tego zespołu to jest ten wawelski. Absolutnie cudownym zrządzeniem losu jest to, że udało się go nabyć do kolekcji polskiej, bo to jest jedyne zwierzątko ze zbioru tych dużych zwierząt zamawianych przez króla Augusta do Pałacu Japońskiego.